Jesteśmy, by rozmawiać o tym, jak wolontariusze w takich działaniach mogą się odnaleźć i jak mogą się odnaleźć w naszym projekcie z pasjami rowerowymi i z pasjami fotograficznymi. Oficjalnie wolontariusze z 2 lipca już nam pomagali przy spotkaniu z słuchaczami UTW 7 października. To tam wspierali seniorów, tłumaczyli im, na czym projekt będzie polegał. Dzisiaj jesteśmy, żeby oficjalnie podpisać porozumienie o tej współpracy, by pokazać mieszkańcom Oleśnicy, że ta współpraca jest możliwa, że z licealistami, ze szkołami my, osoby, grupy nieformalne też możemy współpracować i że ta współpraca się opłaca. Chcielibyśmy się spotykać przy starych zdjęciach, pokazać, że stare zdjęcia rowerowe w Oleśnicy są i że w bardzo prostej formie digitalizacji tych zdjęć możemy je pokazać w dużym formacie mieszkańcom Oleśnicy. Planujemy 10 grudnia, to już teraz mogę zapowiedzieć, z sekcją regionalną spotkanie z panem Niczyporem, który był oleśnickim fotografem, jest oleśnickim fotografem i który bardzo fajnie też te działania rowerowe w Oleśnicy dokumentował. Też chcemy to pokazać młodym ludziom, że takie działania w Oleśnicy były. Oprócz tego przejazdy rowerowe na okres wiosenno-letni. No i finał, duża wystawa, też catering przygotowany przez seniorów, młodych ludzi w maju 2016 roku. Moja Oleśnica.pl